Cześć. Dzisiaj dość nietypowo, ale myślę, że też ciekawie. Dzisiaj opowiem Wam o czymś, co się nazywa kalendarz Niko Niko. Niko z japońskiego to uśmiech, a Niko Niko to buźka. Jak stworzyć taki kalendarz? Musimy narysować tabelkę. Tworzymy tyle wierszy, ile mamy członków naszego zespołu. I tyle kolumn, ile ma zwykły kalendarz i jakiś odcinek czasu, na przykład tydzień czy miesiąc. Zatem zapisujemy. Imiona naszego zespołu. Dni w danym odcinku czasu, na przykład w miesiącu. Tak przygotowany kalendarz wieszamy gdzieś blisko wyjścia i prosimy każdego z członków naszego zespołu, żeby wychodząc z biura ocenił swój nastrój, żeby ocenił, jak się czuł, jakie miał emocje i ogólnie jaki ten nastrój był w takich trzech możliwościach, pokazując to jako uśmiechnięte, czy też smutne, czy takie niemrawe buźki. No to zacznijmy. Właściwie to tyle, jeśli chodzi o cały kalendarz i jego filozofię, no ale co się pod tym kryje? To narzędzie może wykorzystać kierownik zespołu projektowego po to, żeby zobaczyć, jaka jest ogólna tendencja w zespole, jeśli chodzi o nastrój. Widać, że pierwszego dnia było wszystko super, ale drugiego coś zaczęło się złego dziać i ten stan się pogłębiał, także po kilku dniach ta eskalacja była taka, że wszyscy członkowie zespołu mają zły nastrój, są smutni, więc warto się zastanowić, co tutaj się stało. To narzędzie świetnie się sprawdza właśnie do wizualizacji tego nastroju w projekcie, czy też w zarządzaniu zmianą. Oczywiście no nie wypisujcie tutaj 100 imion, też nie róbcie tego kalendarza na cały rok. Bardziej chodzi o to, żeby zobaczyć właśnie taką tendencję. W bardzo prosty, fajny, wizualny sposób możecie sobie to zobaczyć. I taka mała podpowiedź dla wszystkich trenerów. Czasami wykorzystuję to też podczas prowadzenia szkoleń po to, żeby zobaczyć, jak po danych modułach uczestnicy oceniają swój nastrój. To na razie tyle. Cześć!